To jest K2 Podcast. Jedyna taka audycja skupiająca się wokół tematu Customer Care, którą możecie wysłuchać jadąc do pracy i wracając do domu. Dzień dobry, witajcie. K2 Podcast, godzina 15. Kto by pomyślał, że to tak szybko zleci? Przed chwilą była 6 i już 15. My się znowu słyszymy. Witajcie, Karol Bartkowski z tej strony. Ze mną w studiu jak zawsze Karol Bancerz. Cześć Karolu. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Wiecie, nie wiem, czy zauważyliście taki trend u nas teraz, że raz jeden zaczyna pierwszą część, a drugi z nas zaczyna drugą część. I to jest taki trend, tak nazwijmy to, bo właśnie o trendach dzisiaj też co nieco będziemy mówić, a właściwie czy to są trendy, czy inaczej nazywane inne możliwości, to właśnie wyjaśnimy. Dobra, trochę zagadkowo, ale dajcie nam szansę, wyjaśnimy. A dzisiaj mówimy o TikToku. Czyli o takim nowym medium, które właściwie za chwilę, w o wiele krótszym czasie dogoni Instagrama, prawie dogania Facebooka, więc to naprawdę, mówimy o Polsce, więc to naprawdę medium niezwykłe, niesamowite. Mimo że dla bardzo młodej młodzieży, a wręcz dla dzieci, to posłuchajcie i dajcie nam szansę zachęcić Was do tego, żeby wykorzystywać je właśnie do biznesu w taki fajny, dobry i skuteczny sposób. O tym będziemy dzisiaj w K2 Podcast mówić w drugiej części. K2 Podcast. Dobrze, Karolu, drogi. Zatem, jaki masz pomysł, podpowiedź, sugestie, wsparcie i zachęcenie wręcz do tego, żeby firmy, biznes, przedstawiciele branży, contact center i nie tylko zechcieli przynajmniej spojrzeć na TikToka, a już cudnie byłoby, gdyby zaczęli go wykorzystywać. Właśnie, jak i do czego? Wiesz, zaczniemy od tego, że po pierwszym, takim pierwszym krokiem do tego, żeby zrozumieć TikToka, jest po prostu samo zainstalowanie na telefonie komórkowym, żebyśmy mogli też wiedzieć, o czym rozmawiamy. TikTok jest takim fajnym narzędziem, że nie musimy sami nagrywać, możemy być biernym obserwatorem. Ja TikToka mam od paru miesięcy i powiem szczerze, ani razu nie TikTokowałem, chociaż to się inaczej jakoś teraz nazywa. Oni teraz mają takie dziwne nazwy. Też dla Was spokojnie słownik przygotowaliśmy, więc nie będziecie osamotnieni w tym temacie. Ale to się chyba też lipsynkowanie nazywa. Oni mają naprawdę bardzo dużo, te użytkownicy tej aplikacji, bardzo dużo dziwnych takich słów, zbitek anglo-polskojęzycznych, o czym będziemy jeszcze później mówić. Ale do czego możemy to wykorzystać? To jest genialne narzędzie do budowania employer brandingu wśród młodych osób. Dlaczego wśród młodych osób warto to robić? No, prosta przyczyna. Te osoby wkrótce trafią na rynek pracy, będą poszukiwać tej pracy, więc w momencie, kiedy odpowiednio zadbamy o to, jak wygląda praca w naszych firmach, to pokażmy im to po prostu. To są 15-sekundowe, krótkie filmy, które możemy dowolnie montować, tak jak nam będzie się podobało. Co więcej, zresztą Karol, przygotowałeś też informacje co nieco na temat tego charakteru, jak są zbudowane te filmy i krótkie filmiki. I to jest bardzo interesujące z punktu widzenia tego, jak to zorganizować. Ale to jest też genialny pomysł na to, jak zdobywać i rekrutować pracowników, bo po pierwsze to są młode osoby. Mówiłeś w pierwszej części o tym technikum gastronomicznym, w którym jest klasa pewnego hipermarketu, która poszukuje, no nie ma co ukrywać, ludzi do pracy. I teraz wyobraźcie sobie, że też istnieją firmy, nawet w branży contact center, firmy, które sponsorują na przykład klasę informatyczną w technikum, która to dzięki temu zbieramy jakby tych najlepszych uczniów tejże klasy i zatrudniamy ich potem w naszej firmie, aby byli programistami. Dokładnie tak samo możemy zrobić w jakimkolwiek innym zawodzie. Robią to fryzjerzy, robią to kucharze, robią to różnego rodzaju, nie wiem, firmy motoryzacyjne, elektryczne, motoryzacyjne, produkcyjne. Natomiast no, nie wykorzystuje się jeszcze potencjał TikToka, no bo bądź co bądź, to jest zbyt młoda aplikacja, aby firmy przetrawiły ten pomysł na zdobywanie pracowników właśnie w tym miejscu. Lepiej zainwestować kilkadziesiąt tysięcy w wyposażenie, czy nawet kilkaset tysięcy w wyposażenie stanowisk nauki w szkołach, a nie stworzyć parunastu klipów wideo, które się, żeby było ciekawiej, nie tworzy kamerami, oświetleniem studyjnym, dźwiękowcami i tak dalej, bo naprawdę użytkowników tej aplikacji w ogóle to nie interesuje.
robimy te klipy zwykłymi telefonami komórkowymi i w zupełności wystarczy ten telefon komórkowy, żeby nagrać naprawdę dobry materiał wideo. Słuchajcie, to jest 15 sekund, więc no, tak. Kurczę, no to nie jest tragedia żadna, żebyście mieli teraz 50-osobowy zespół. Tak naprawdę macie wśród swoich pracowników, szczególnie tych młodych, osoby, które mogą wam nawet wymyślać scenariusze. Ba, w momencie oglądania tego, co się dzieje w tym TikToku, sami wpadniecie na jakiś oryginalny pomysł, albo też skopiujecie pomysł od innych. Oni to bardzo ciekawie nazywają, że to nie jest viral, tylko to jest trend. To mnie oczywiście tak personalnie trochę denerwuje, bo czym innego jest viral, czym innego jest trend. Natomiast to, co oni robią, to jest ewidentne viral. To nie jest nawet trend. Natomiast oni zapoczątkowują coś i pokazują, że to jest niby trend. Tak? No, trend jest dopiero wtedy, kiedy widzimy tą krzywą wzrostową zainteresowania, ale to pomijam ten fakt. Natomiast to wy możecie, mówiąc w cudzysłowie, stworzyć taki trend, pokazując, jak się pracuje w waszych organizacjach. Będą pokazywać również inni, jak możecie wykorzystać to. To jest genialne narzędzie do budowania właśnie tego employee brandingu waszych organizacji w środowisku osób, które wkrótce będą waszymi pracownikami. Słuchaj nas na telefonie lub w komputerze na dowolnej platformie podcastingowej. Które właśnie wkrótce tak czy owak wejdą na rynek pracy i być może właśnie będą wdzięczne za to, że dowiedziały się, jak można zacząć, tak, w dobrym miejscu, jak można w ogóle zacząć chociażby w obsłudze klienta pracę. Już mają na ten temat małe jakieś albo spore pojęcie. A poza tym przypomnijmy, że to, co mówiliśmy też w pierwszej części, że znaczna większość, 2/3, 3/4, bo to zależy od kraju, czy nawet 90% osób, czyli takiej dzieciom, młodzieży tutaj na TikToku, to są osoby z małych miejscowości. Czyli de facto osoby, które i tak przyjadą do dużego miasta, a jak nie wszystkie, no to oczywiście w dużej części przyjadą do dużego miasta i chętnie tę pracę podejmą. Właściwie z taką małą świadomością, że one już znają to miejsce, że one już to widziały tyle razy na TikToku, jak się pracuje w firmie XYZ, że one właściwie tam idą jak do siebie. Więc to może być sposób na to, żeby to tych młodych ludzi do siebie zachęcić, żeby zaprosić, a jednocześnie z drugiej strony jest też tutaj fajna przestrzeń do tego, żeby pokazać, że praca w contact center to jest też praca wymagająca, na zasadzie nie, że jakaś tam trudna i niemożliwa, tylko to jest trochę praca wymagająca, więc jeżeli nie będziesz pracownikiem contact center, a będziesz klientem contact center, to po prostu nie bądź chamem, mówiąc krótko, nie bądź chamem, tak jak OLX robi przecież teraz fajną, czy robiło, kampanię marketingową, nie hejtuj, prawda, nie oszukuj, nie kłam, nie wykorzystuj w internecie, nie tylko w OLX-ie, nie kłam, że potrzebujesz tego, nie wiem, bo jesteś matką z trójką chorych dzieci i tak dalej, nie wykorzystuj tego, żeby na litość urwać komuś 3 złote, tylko bądź szczery i otwarty, stać cię to kup, nie stać cię to, po prostu nie oszukuj, tak samo jest tu. Masz problem, to zadzwoń, czy napisz, porozmawiaj, ale nie hejtuj, że ktoś nie wie teraz, że nie odpowie ci natychmiast, albo że no, pomylił się w odpowiedzi, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby sobie teraz dodawać animuszu, czy budować fałszywe poczucie własnej wartości na cudzej krzywdzie, czy też na tym, że się kogoś opierdzieli z beszta i dzięki temu ja będę lepszy. No nie będę, na dłuższą metę tak to nie działa. Więc do tego jest też przestrzeń. A ci młodzi ludzie teraz są jak gąbki, one chłoną, one chcą, żeby pokazać im, jak jest w tych firmach. Bo dzisiaj oni widzą, jak jest u innych w pokoju, jak jest u innych w domu, u innych w mieście, u innych w szkole, ale nie jak jest u innych w pracy. Może nie myślą. Nawet często może nie myślą. Nie myślą o pracy, tym, żeby już iść do pracy, ale jeżeli ktoś w wieku tych 20 plus, to już taki staruszek w porównaniu do tych, wiesz, bo czytałem wywiady. Niektórzy 20-latkowie mówią, że jak ich siostra 15-letnia czy 13-letnia czy brat mają TikToka, to oni przy nich się czują staro, tak? Także 20-latek po prostu mówi, że czuje się jak dinozaur przy swojej dużo młodszym rodzeństwie. Więc te staruszki 20-letnie mogą już, czy staruszkowie,
pokazywać tą pracę w contact center właśnie w sposób, no i tu jest do ustalenia, tak? Tu myślę jest to nie na ten jeden krótki podcast, no bo to trzeba byłoby zupełnie w inny sposób potraktować, przygotować strategię, no trzeba tak? byłoby przeanalizować jakąś taką strategię, ale nie róbmy oczywiście z TikToka czegoś, co wymaga bardzo dużych nakładów i czasu, i finansów, tak. bo tak nie Zwłaszcza jest. Tego drugiego. Tak naprawdę to jest, tak, to jest nagranie jednego TikToka, takiego mega profesjonalnego, może wam zająć na przykład godzinę tylko. No tak. Autentycznie to, wiecie, 15 sekund filmu naprawdę nie wymaga aż takiego dużego angażowania zasobów w naszej firmie. To może być wasz jeden pracownik, który będzie to robił, to może być grupa pracowników. Tutaj pełna jest dowolność, jak będzie wam to wygodnie. Ale to, co mówimy jeszcze tutaj cały czas o tym employee brandingu, o budowaniu, wykorzystywaniu tego narzędzia, to ja wam przytoczę pewne informacje, cyfry, które pokazują liczby w zasadzie, które mówią o wykorzystaniu na przykład hashtagów. W TikToku również funkcjonują pojęcie hashtagów, na podstawie których też są wyszukiwania. I wyobraźcie sobie, że hasło call center było wyświetlone 9 milionów razy. Życie w call center, czyli call center life, 307 tysięcy razy. Praca w call center nie jest już jakaś taka sexy, bo 304 odsłony, ale no... Tutaj pokazujemy nie tylko no, takie niektóre tagi, które możemy jakby pokazywać. Wpiszmy teraz work albo working, bo no, na ogół funkcjonujemy w języku angielskim. Work, hasło work, ho, ciekawostka, praca. Prawie 2 miliardy wyświetleń było. No to mała różnica. Wyzwanie w pracy, work challenge, 55,5 miliona. To są tego typu liczby pokazujące wykorzystanie i oglądanie tych krótkich klipów, przypomnę, 15-sekundowych. Zobaczcie, ile razy dane hasło było wyświetlane. I ani razu przy haśle call center nie była wyświetlana polska nazwa firmy. Tak przypuszczam oczywiście, bo nie mogę tego stwierdzić z pewnością. Musiałbym przeszukać wszystkie jakby hasztagi, a filmów tych ciągle przebywa. Gdybyście wchodzili co godzinę, to macie zupełnie inny zestaw filmów, klipów, wideo. 660 milionów użytkowników to jest osób, które to nagrywają. To są miliony 70% filmików dziennie. Tak, to 70% tych użytkowników nagrywa swoje filmiki. Swoje własne. Nie trzeba za nic płacić, jeżeli chodzi o publikację tych filmów. Więc tu jest też duży plus, że nie musicie wyrzucać na to pieniędzy. Jedyna inwestycja wasza to jest kreatywność osób, które z wami współpracują, no i ich czas, który muszą poświęcić na nagranie, ale uwierzcie mi, to nie jest godzina nawet, to są czasami minuty. Czasami może być to sytuacja, w której TikToker, bo tak się nazywa użytkownik TikToka, nagrywa jadąc ten filmik, jadąc do was do biura, do pracy. Może fragment tylko pokazać tego. Ja myślę, że też nie ma co się tutaj bać, jeżeli chodzi o opuszczanie informacji, kto jest waszym zleceniodawcą. Bo przed publikacją, to nie jest streaming na żywo, tylko przed publikacją edytujecie te filmy. W związku z tym też nie jest tak, że potrzebujecie jakiegoś oprogramowania, bo wszystko robicie z poziomu aplikacji w telefonie komórkowym. Nagrywać też trzeba pamiętać o tym, że nagrywamy w pionie, nie w poziomie. W związku z tym te funkcje montażowe też są zupełnie inne, ale są one ergonomicznie dostosowane do samego telefonu, więc to też nie jest jakiś duży problem. Macie potężną bibliotekę muzyki, którą możecie wykorzystywać w nagraniach. Nie wiem, czy pamiętacie, ale były kiedyś bardzo takie popularne challenge, gdzie się oblewaliśmy zimną wodą. Ice Bucket Challenge to się nazywało. To też może wystąpić na TikToku. To osoby, które dzisiaj korzystają z TikToka, mogą nawet nie pamiętać o tym, że były takie wyzwania i challenge. Pamiętacie na przykład sytuację, to były takie trochę ustawione sytuacje, w których była ciągle ta sama muzyczka, ale na przykład koń była standardowa, wiecie, spokój totalny na sali, w pewnym momencie odpalała się muzyka i wszyscy wariowali. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale wytrawniejsi internauci będą doskonale i nasi słuchacze będą doskonale wiedzieli, o co chodzi i na czym to polegało. Więc to są tego typu sytuacje, w których możecie pokazać, jak faktycznie funkcjonują u was w pracy. Możecie nagrywać sytuacje, w których wręczacie nagrody swoim pracownikom. To są krótkie, 15-sekundowe filmiki. Możecie pokazywać ich zaskoczenie, ich emocje. Możecie pokazywać na przykład twarze waszych telemarketerów,
marketerów, oczywiście jeżeli jest na to zgoda, jak rozmawiają z waszymi klientami. Klienta nie słuchać, ale widać słuchać telemarketera. Są naprawdę setki możliwości, które możecie wykorzystywać i pokazywać, jak w rzeczywistości wygląda praca w waszych firmach. Zwłaszcza, że dzisiaj staje się to już całkowicie naturalne, że o tym, jak się pracuje w danej firmie, mówią o wiele lepiej, gdyby mówili pracownicy, niż nadmuchane, wycyckane, wypięknione, nie wiem, studia piękne i profesjonalne agencje marketingowe, które wynajmują za tysiące, jak nie setki tysięcy aktorów, piękne miejsca i w ogóle cudawianki i samochody z wypożyczalni, bo tak de facto to na końcu i tak chodzi o to, czy ci ludzie przyjdą do pracy, czy się zaangażują pracownicy u nas, czy świetnie obsłużą i właściwie obsłużą naszych cudownych, kochanych płatników, właściwie naszych prawdziwych pracodawców, czyli naszych klientów, bo wasz szef też ma swojego pracodawcę. Nie zawsze o nim tak mówi, ale naszymi pracodawcami ostatecznie są klienci, no bo jak przestaną nam płacić, no to kurka wodna, wiemy, co się stanie. Więc każdy ma swojego pracodawcę i w związku z tym polega to na tym, żebyśmy świadomie to wykorzystali. Ale teraz uwaga, właśnie świadomie to wykorzystali, a nie świadomie zaczęli znowu budować kolejne blokady, kolejne studia i nie wiadomo jakie cudawianki, bo te TikToki faktycznie z poziomu telefonu fajnie można nagrywać. Ja nie jestem jeszcze doświadczonym TikTokerem, bo aplikację mam właśnie od całych 25, może 30 minut, więc z pewnością będę nagrywał TikToki, bo nie mam z tym problemu, a jednocześnie... A to chcesz powiedzieć, że w trakcie programu zainstalowałeś sobie TikToka? Dokładnie tak, to znaczy, a nie, przepraszam, no to od paru godzin, no bo ja zainstalowałem przed pierwszą częścią. Więc de facto, ale przyznam, że nie wchodziłem w tak zwanym międzyczasie, więc tak, ja zainstalowałem to dzisiaj, w poniedziałek, więc wiesz, to jak gdyby przed chwilą, można powiedzieć, i w związku z tym, tak właśnie, tak swoją drogą, to skoro już tu jesteśmy i skoro nagrywamy, no to w trakcie można byłoby nagrać TikToka przecież, prawda, jak nagrywamy nasz program. O matko, widzę kobietę taką w wieku całkiem podeszłym i taką, dobrze, nie będę mówił, co widziałem, więc dobrze, no w każdym razie faktycznie można tutaj zrobić różne rzeczy i dlatego to zajmuje naście sekund, tak samo jak na YouTube, jedne z lepszych tych filmów, to są te, które są tak po prostu nagrane. Pamiętacie Amelinum, tak? Czyli nie malujemy aluminium i tak dalej. No, ale Urwał i takich tam jest parę hitów z YouTube'a. To nie są inscenizowane filmy, tylko to są akurat takie, można powiedzieć, trochę negatywne przykłady, ale jest mnóstwo pozytywnych, jak ktoś jako pracownik wypowiada się o swojej firmie. I dlatego ludzie chcą tam pracować. Na TikToku jest to po prostu od tak dostępne. Jakie są możliwości, bo obiecaliśmy trochę zrobić wam, czy podpomóc, podpowiedzieć, wyręczyć was z szukania tego, co się robi na jak gdyby TikToku, to mianowicie jest coś takiego jak lipsynki. Lip sync, czyli usto, można powiedzieć, i synchronizacja. Tak w wolnym tłumaczeniu. Lipsynki, czyli lipsynkowanie. To jest udawanie, że się śpiewa, oczywiście w rytm w tej muzyki, tak, która leci w tle, ona się automatycznie załącza, więc my możemy jak gdyby śpiewać te, czyli robić taki karaoke. I to jest jedna z możliwości. Jest jeszcze transitions, czyli zmiany kadru, przejścia w rytm jakiejś piosenki, tworzące coś tak na kształt takiej choreografii, że są takie urwane, na przykład 3 klatki po 5 sekund, i to tak wygląda, jakby jakoś płynnie się przechodziło. To różne są oczywiście na to pomysły. Jest mirror, czyli lustro po angielsku, a właściwie zwierciadło. Efekty lustrzanego odbicia. To właśnie jest też tutaj. Haule tak zwane, czyli pokazy, co też się ostatnio kupiło. To tutaj jeszcze takiego nie widziałem, więc nie powiem wam, jakie są tego przykłady, ale zachęcam, żeby zobaczyć. No i ostatnia rzecz, która jest tutaj w naszym słowniku, to beauty, czyli metamorfozy za pomocą makijażu i ciuchów, czyli było tak, a jest tak. Jak robili to w Mango TV, to się wszyscy śmiali, a teraz nagle robią to ludzie i jest w ogóle cud miód. Więc jak gdyby, jak widzicie, czasy się zmieniają i ci młodzi ludzie uważają, że te naturalne rzeczy, które my uważamy za nachalną sprzedaż,
wcale nie są nachalną sprzedażą, tylko jest pokazywaniem metamorfozy. I ci influencerzy, które dzisiaj zarabiają tam bardzo, bardzo, bardzo dobre pieniądze, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za jeden film, mówimy ciągle, pamiętajcie o nastolatkach, 13-14-letnich dzieciach niemalże, to nagrywają te 15 sekund, pokazując, jak im ten produkt pomógł, co kojarzy się z tym produktem, nie jaki jest, nie jaka jest cudowna firma, bo to wszyscy mają głęboko w poważaniu, tylko jakie ja mam frajdę, jaką ja mam frajdę z tego, że używam danego produktu, albo przynajmniej jaką frajdę pokażę, że mam używając tego produktu, jeżeli dostanę za to kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy nawet choćby kilka stów. Bo to też są i takie kontrakciki na 150-200 zł. I teraz weźcie takiego nastolatka, który nagra w miesiącu 5 filmów za 200, po 200 zł każdy, no to on dostaje 1000 zł dla siebie, no na litość boską. Przecież dla niego to w zupełności wystarczy, żeby zamiast kupować ciuchy w jakiejś tam znanej wszystkim marce, to kupując ciuchy u takich, wiecie, bardzo znanych projektantów mody, bo ich na to stać po prostu. Więc to jest niezwykłe. I jednocześnie to nakręca im dalej przecież fame tak zwany, bo oni chcą być fame wszyscy, nie chcą być sławni, oni chcą być fame. Nakręca, bo oni pokazują na przykład się w ciuchach tam takich, a po kilku miesiącach pokazują się w ciuchach naprawdę ekskluzywnych, więc wszyscy zaczynają ich oglądać, co oni robią, że oni tak mają, a skoro ich oglądają, to dają im kolejne jak gdyby plusy do tego, żeby brać więcej pieniędzy za kolejne zlecenia, no i napędza się. Tak samo może być tu. Mamy fajnego, mamy pracowników, którzy są fajnymi ludźmi i może któryś z nich się zdecyduje nagrać choćby jednego w tygodniu TikToka i go puścić, jak to fajnie jest tutaj w tej robocie, i doda do tego oczywiście hashtag, który sami stworzycie. To jest kolejny trend. Tworzy się hashtagi. Czyli można być nie tylko twórcą TikToków, ale twórcą hashtagów, co na Instagramie też ma znaczenie i na wielu innych też ma znaczenie. Dokładnie, a żeby nie być takim gołosłowym, to przed chwilką dosłownie jak słuchacie naszego podcastu, tak, w zasadzie tak, jak go nagrywamy, bo tutaj trzeba uchylić troszkę rąbka tajemnicy, że my go zawsze rejestrujemy ciut wcześniej, no i wyobraźcie sobie, że w trakcie tego jak Karol opowiadał, to ja w tym czasie nagrywałem TikToka i go właśnie opublikowałem. Co ty, masz swojego pierwszego TikToka? Mam swojego pierwszego TikToka, straciłem dziewictwo TikTokowe, to tak się nazywa teraz. I wyobraźcie sobie, to pokazuje, w jak szybki i bezbolesny sposób możecie nagrać TikToka. I to jest interesujące, że robi się to tak łatwo, że nie trzeba naprawdę jakiegoś mega sprzętu. Po prostu go mamy. No dobra, no to ja w tym momencie właśnie też swoje dziewictwo tracę TikTokowe i właśnie nagrywamy podcast, K2 podcast o tym, jak nagrywać TikToki, a właśnie nie, jak wykorzystać TikToki do tego, żeby nagrywać TikToki. Więc okej. Dokładnie. No cóż, to w takim razie słuchajcie, nagrywajmy te TikToki z naszymi pracownikami, albo niech oni sami też nagrywają. Mamy ku temu sposobność, mamy tę aplikację. Możemy spróbować zrekrutować w przyszłości te osoby. Na pewno będziemy budować zasięgi i to jest też istotna informacja dla nas samych. Możemy pokazać kulisy, jak wygląda obsługa klienta. Na pewno nie jest to inwestycja, która się zwróci nam bardzo szybko, ale z drugiej strony nie wymaga ona zbyt dużych kosztów. I to jest jakby istotne z punktu widzenia prowadzenia biznesu i tych inwestycji. Na pewno natomiast nie stracimy na tym tyle, ile byśmy mogli stracić na przykład na inwestowaniu w reklamę, tak, na przykład na Facebooka. Bo może jedna kampania na Facebooka to jest przynajmniej rok TikTokowania tego pracownika. Dokładnie, tak. Więc też bierzcie to też pod uwagę. No dobrze, więc mamy nadzieję, że was zatiktokowaliśmy, zainfekowaliśmy was TikTokiem, zaraziliśmy, zachęciliśmy i w ogóle same pozytywne rzeczy, zwłaszcza zarażenie, to jest pozytywne. I zainfekowanie też. Także sorry, ale mam nadzieję, że was zachęciliśmy po prostu do TikTokowania. My siebie na pewno, bo już rozdziewiczyliśmy się, więc jakoś wam się tutaj pokażemy później, damy hashtagi do siebie, albo ten, hashtag trzeba stworzyć, K2, prawda? Tak, i do tego jeszcze udostępnimy nasze profile, więc będziemy się mogli tutaj razem TikTokować.
Także za dzisiaj bardzo, Karolu, dokładnie, dziękuję. Bardzo dziękuję wam, szanowni nasi słuchacze, i do zobaczenia, jak się okazuje, na TikToku. Mhm, a na pewno do usłyszenia już za tydzień w poniedziałek o 6 rano z kolejnym ciekawym tematem. Tak jest, trzymajcie się, cześć, cześć. Do zobaczenia. K2 Podcast.